Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu z pamiętnika artylerzysty. Moi drodzy, będę mieć dla Was dwie powtórki. Tak się śmiesznie złożyło, że obie na F-fale 3805 i obie graczy z Wajmi. Pierwsza powtórka Ahmeda, który już był niedawno w jednej z moich serii, a teraz z kolei na Arcie. Szczerze też mówiąc, mam wobec tych obu powtórek troszkę ambiwalentne odczucia, bowiem mimo że obaj ci gracze, Ahmed oraz drugi, który zobaczycie w przeciągu pewnie kilku dni, zrobili naprawdę świetne wyniki i ta bitwa będzie akurat tą, powiedzmy, słabszą i mniej dramatyczną, to obaj ci gracze podchodzą do artylerii i do grania nią w sposób dość taki kpiący. To szczególnie się przekonacie w drugiej powtórce. Po prostu mimo że naprawdę robią bardzo fajne bitwy i obaj widać grają sporo tymi pojazdami, bo tutaj Ahmed ma ponad 340 bitew, zaś drugi gracz też mało nie ma, to tak jak mówię, no obaj w taki kpiący, prześmiewczy, ale mało sympatyczny sposób podchodzą do tego, jak arta w tej grze wygląda. Także trochę po prostu tego nie rozumiem. Jeśli ktoś artylerii nie lubi bądź uważa, że ta klasa jest zła, to po prostu się nią nie gra. Ja na przykład nie gram czołgami lekkimi nie dlatego, że nich i nie lubię, ale po prostu wchodzę z założenia, że jest to klasa nie dla mnie i nie odbieram jej przy okazji przydatności w grze i nie wyśmiewam tego, jak się tą klasą gra, tylko po prostu ją nie gram i w pewien sposób ignoruję, ale nie tak, że mówię, że to jest B, tylko po prostu dla mnie gracze czołgów lekkich są normalnymi graczami, tak samo jak ci, którzy nim nie grają, mają do tego prawo, także no również granie artylerią to jest normalne prawo każdego gracza i ciągłe komentarze, jak to artyleria jest niezbalansowana, nie fair i takie jakieś drobne przytyczki w nos po prostu moim zdaniem są po jakimś czasie lekko nużące i można by sobie spokojnie odpuścić. Ale wracając do samej bitwy, na razie się niewiele w niej działo, więc pozwolę sobie na taki trochę odautorski komentarz. Bardzo szybki wyjazd AMX-a 50-100, który stwierdził, że chyba mu na tej bitwie niespecjalnie zależy, więc po prostu wyjechał YOLO pod całą gromadkę naszych czołgów i zginął. Ta bitwa będzie podobnie jak ta druga, obie będą długimi bitwami, ale naprawdę dzięki temu, że są długie, będą bardzo obfitować w punkty uszkodzeń i to zaraz się przekonacie oczywiście, jak to będzie wyglądać. Na razie, no, można powiedzieć, że ta bitwa dla Ahmeda nie jest jakoś specjalnie udana, dlatego może pozwolę sobie troszkę przyspieszyć mimo wszystko, bo tutaj mijają 2,5 minuty, a tu się nic nie dzieje. Próba strzałów tego obiekta, zobaczcie, kolejny raz nieudana, więc znowu przyspieszam, żeby aż tak bardzo nudno nie było, szczególnie na początek, ale to często tak właśnie bywa, że jeśli początki trudne, to potem zaczyna się coś dziać ciekawszego mniej więcej od połowy. Także na razie 4-2. Nasza esetka zginęła, już powoli Ahmed kończy ładować i pierwszą pestkę, miejmy nadzieję celną, próbuje oddać w esetkę. Poleciało, wchodzi bardzo ładnie w bok za 807, więc już można ten strzał uznać za naprawdę udany. Może pamiętacie przy okazji, że ja też swego czasu bardzo długo męczyłem się z wbiciem masterki na tej arcie. Szczerze mówiąc, nie dziwię się, bo jeszcze ciekawostką jest, oprócz tego, że mam dwie powtórki z tej samej artylerii od graczy z jednego klanu, to przy okazji rozgrywali je w ciągu kilku dni. Także no nie dziwię się, że naprawdę na tej artylerii jest dość trudno zdobyć asa pancernego, ponieważ naprawdę, jak zobaczycie, wyniki można nią kręcić naprawdę bardzo, bardzo fajne. Próba kolejnego strzału i zobaczcie teraz, jakaś magia się stała, bowiem celował w obiekta 140, a trafił w tygrysa drugiego, który tam faktycznie był wyświecony, ale już dość dawno temu. Także tygrys tam był, ile miał HP? Nie wiemy oficjalnie, nawet sam Ahmed śmieje się tutaj lel. Wyraźnie chciał trafić w jednego przeciwnika, a zupełnie przypadkiem trafił w kogoś innego. 140 chyba wie, o co chodzi, a MX-30B pyta why lel. No dlatego lel, ponieważ tak jak mówię, no strzał miał być oddany w zupełnie kogoś innego, a się po prostu nie trafił Ahmed tego, kogo chciał, a trafił w tygrysa. Tylko pytanie, za ile? Teraz z kolei strzał w jagdpancera S100. 2,8 sekundy, zobaczcie, poleciało na blindzie i no w sumie nie wiemy, bo ta pestka, która spadła obok niego, nie była pestką Ahmeda. To było od naszego obiekta 261. Zupełnie inny kąt natarcia pocisku, więc to było od tamtej arty 10-tierowej radzieckiej.
tylko pytanie, za ile dostał jak pancer. To się przekonamy oczywiście na podsumowaniu. Będę starał się Wam o tym mówić, pamiętać o tych liczbach. Teraz z kolei tak naprawdę na górkę mało kto pojechał z przeciwników. Oni nie mają czołgów ciężkich oprócz SL-ki, która gdzieś jest na środku. Mają dużo medów i te właśnie medy są na healu. Jest Leopard i jest AMX-30B. Ahmed prosi o spota i to jest właśnie kolejny przykład na to, jak można fajnie grać pod Artę. 140 mówi, tak jest. Ok, zaświecił się Leopard, bardzo szybki strzał i Leopard perfekcyjnie pod tę pestkę podjeżdża i trafienie za prawie 800 punktów uszkodzeń, więc przy okazji ten Mehmet Ali w 140 jednym swoim wyjazdem zaświecił sobie 800 punktów uszkodzeń, więc przy okazji dla niego w przypadku wygranej bitwy również to się będzie liczyć jako jego po prostu exp i jego spot. 6 do 5, 6 do 6 w tym momencie właśnie niestety Mehmet w tym momencie ginie, więc trochę nam ta górka oklapła, ale jeszcze tutaj mamy Centuriona i obiekta 140. Na górce jeszcze czai się obiekt, przepraszam, AMX-30B. Znowu Ahmed pisze ready on hill, teraz czekamy na kogoś, kto zaświeci ewentualnie znowu górkę, bo tam są wciąż te dwa czołgi. Leopard już mocno ogryziony, bo według moda ma 1156 punktów HP, ale nie wiadomo ile ma AMX-30B. No, na razie czeka Ahmed. Nic się nie świeci na całej mapie, nic, po prostu żadnego przeciwnika nie mamy, w którego można by celować, także no, nie pozostaje mu nic innego niż po prostu patrzenie w to samo miejsce i liczenie na to, że właśnie w tym miejscu ktoś zaświeci. Jest Leopard, jest AMX-30B, zauważył go dopiero chyba teraz Ahmed i celuje, poleciała pestka i wchodzi w mięciutkie jeszcze z podpaleniem 1660 plus podpałka 1750. Oczywiście AMX-30B ma wciąż czas, żeby pisać seriously, fuck you, zanim jeszcze w ogóle nawet zniknął ze spota, już zdążył zbluzgać, nawet wydaje się tu jeszcze może więcej dostał tej podpałki, bo ma teraz tylko 150 punktów HP, także udaje się chłopakom bronić na tym healu. Tam nasz Centurion próbuje rozbijać Leoparda, ma szansę, ale próbuje pomóc mu teraz Ahmed, poleciała pestka i wchodzi z pleszem, udaje się dobić tego Leoparda, także górka mniej więcej wyczyszczona i to jest właśnie dobra wiadomość dla naszego składu, bowiem mamy heal, tylko że no, przeciwnicy jakoś tak nie kwapią się z tym wyjazdem. Tutaj gdzieś jeszcze się błąka pełny obiekt 140. Zobaczcie, naprawdę przeciwnicy mają jeszcze sporo HP-ku. Według moda Jagdpanzer podobno ma 2200, ale to można włożyć między bajki, ponieważ jedna pestka od Ahmeda w niego weszła. Pytanie za ile? AMX no to na ogrysku, 140 na fullu i druga 140 na troszkę mniej niż połowie HP. Próbuję teraz celować gdzieś po wodzie w tego AMX-a 30B, gdzieś tam licząc na to, że on może się kryć. Centurion zjeżdża z górki, będzie świecić prawdopodobnie artylerię, ale to jeszcze powolutku, jeszcze damy mu czas, może zaświeci tego AMX-a, który gdzieś tam na pewno kryje się w tym zagłębieniu, tylko pytanie właśnie gdzie. Centek na razie wciąż na healu, próbuje spotować, no nie wychodzi mu to zbytnio, też nikt nie kwapi się w ogóle do świecenia, zobaczcie, jest w końcu jakiś spot, obiekt 140, znowu pozwolę sobie trochę przyspieszyć, żeby nie robić z tego takiej bardzo statycznej bitwy. Wymagane czasami są takie cięcia reżyserskie albo właśnie przyspieszenia. Na razie próbuję szukać przestrzału na tego obiekta 140, który był na full HP. Tygrys w pierwszej linii spota, Jagdpanzer i Godzilla w drugiej starają się uzupełniać. No, u nich oczywiście zagrożeniem jest ten Jagdpanzer S100 i są obiekty, znowu się pojawiły. Teraz w tym momencie właśnie Centurion przejeżdża obok wody, więc jest szansa, że zaświeci AMX-a, ewentualnie zaraz podjedzie pod Arty i to powoli zdaje się zauważać właśnie w tym momencie Ahmed, że ten centek będzie świecił Artę, więc już skupia ewentualnie na działa samobieżne przeciwnika. Centek popełnia w tym momencie błąd, bo zamiast właśnie podjechać i się schować, to on ryzykuje, zobaczcie, właśnie w tym momencie ryzykuje podjazd na artylerię. Udaje się zniszczyć artylerię, to już jest trzeci frag. Gdzieś tam dostał od pleców, więc możliwe, że ten AMX wciąż się kryje w tych czeluściach mniej więcej sektora H9. Właśnie teraz Centurion ginie, zniszczony strzałem artylerii, zobaczcie, w takim miejscu i jest AMX-50-120. Centurion oczywiście pisze cheater, 50-120 niszczy naszego Tygrysa drugiego, za to Godzilla niszczy 120.
I zobaczcie teraz jeszcze, wciąż mają tego obiekta na fullu. Udało się już podobno zdobyć medal dużego kalibru. Centurion pisze, że cheaterem jest AMX-30B. Bardzo ładne trafienie w 140. Mamy już czwarty frag, 11 do 9. Oficjalnie 4000 punktów zdrowia, ale miejmy w pamięci blindshot zarówno w Tygrysa II, jak Pancera S100. Jest ten 30B, on cały czas chował się tam w tych, jak mówię, właśnie w tych odmętach wody. I oczywiście znowu tyrada AMX-a 30B, jak to on nie może nic trafić, a jego trafiają. Oczywiście jest ten Jagdpanzer, 1500 ma w tej chwili, więc musiał coś tam dostać, pytanie za ile. I can't touch you, but you can Russian power. No tak jak mówię, zobaczcie, konto odświeżone, że tak powiem, 2555 WN i 6000 bitew i je poleciał jak pancera, wchodzi bardzo ładnie za tyle HP, ile miał, ale kolejny blindshot, więc kolejny, nie wiemy ile tam było dokładnie, 700 chyba 60 coś albo 780 coś, 13 do 9, nasze SU niestety na traku złapane przez obiekta 140, na szczęście nasz 907 wpada mu pomóc, FV, you lucky game. I teraz próba pomocy. Nie, chyba jednak nie będzie pomagać. Poradzi sobie obiekt. Trzeba jeszcze próbować. Jest, udało się zbić 140. Teraz próba pocelowania, bo mamy 5 fragów, czyli specjalista wisi w powietrzu. Nie świecił się nigdzie obiekt 261 w okolicach prawej strony mapy, więc możliwe, że stoi tutaj. Próba blindshota gdzieś tam w te krzaczorki. I na razie zajmuje się Ahmed odpisywaniem. Poleciała pestka. Niestety spadła trochę za wcześnie, jeśli stał w tym krzaku, to może tylko splashem dostał i lecimy, przyspieszamy znowu, bo jest już 14 do 10, 4042 widocznego damage'u znowu skupia powolutku na miejsce, w którym może być obiekt, także teraz czekamy, czy uda się, ja szczerze mówiąc na miejscu sojuszników po prostu bym dał naszej artylerii bez względu na koszty szósty frag, bo jest to specjalista na arcie, bardzo fajny medal, także czekamy, na razie podjeżdża blisko Godzilla i jest, świeci się obiekt, był za innym krzaczkiem, idealnie pocelowany, poleciało, pestka leci 3 sekundy, no i widzieliście sami, jak ona spadła, także, no właśnie, mech, niestety. Wcześniej bardzo ładnie te pestki wchodziły, tym razem w stojącą artylerię, ta pestka nawet splashem nie trafiła, także szkoda niestety tego specjalisty, ale teraz przekonacie się, jakie uszkodzenia łączne zadał w tej bitwie Ahmed. Także przechodzimy do podsumowania. Jesteśmy już w podsumowaniu, oczywiście medal, odznaka mistrzowska Aspancerny, do tego medal Gora, czyli za 10-krotność swoich punktów HP plus duży kaliber. I tak jak mówię, pamiętajmy o tym, że były tutaj dwa ładne blindshoty w Tygrysa oraz w Jagdpanzera S100. Jedna, tak naprawdę oba te strzały w Jagdpanzera S100 były, kiedy on zniknął. Sumarycznie w Jagodę weszło prawie 1500, więc dwa razy to były strzały po okolice 700 punktów zdrowia. Tam 7-6 coś było chyba ten drugi. Także ten pierwszy również za podobną wartość. Dwa ładne strzały w jagódkę 1486. No i ten strzał w AMX-a 30B, trafienie bezpośrednie z penetracją, sumarycznie weszło za 1749, czyli praktycznie, no prawie że one shot. No i teraz pytanie za 100 punktów, ile HP miał Tygrys II, który przyjął pestkę zamiast 140? Otóż Tygrys II miał full. Także 1600 punktów uszkodzeń, jeden one shot i drugi prawie one shot w tej bitwie. Naprawdę bardzo ładne strzały. No i teraz pytanie, ile sumarycznie punktów uszkodzeń zrobił w tej bitwie Ahmed? Otóż zrobił łącznie 7128 punktów uszkodzeń. Siemka, Ardy, Carry Game 7110, Lucky Blind One Shot and One Almost One Shot. Także o, tak to nazwał i zatytułował tę powtórkę Ahmed. Zobaczmy, naprawdę bardzo, bardzo dobry wynik na artylerii. 1301 bazowego expa. Zabrakło jednego strzału, który oczywiście mógł spokojnie wejść w tego obiekta. Wtedy byłoby to jeszcze 6 fragów, byłoby więcej expa i byłby kolejny medal, czyli specjalista. U nas najwięcej obiekt 907, 2459, artyleria 2331 oraz 140, 2251. No i jeszcze na 2000 załapał się nasz S100. U nich ten AMX-30B
3,5 tysiąca, artyleria 2300, jagdpancer 2200, leopard 2200 i 140 2100. U nich Tygrys i 50 zrobiły po zero. No Tygrysowi się nie dziwię, bowiem po prostu dostał pestkę nie dla siebie, która go po prostu wysłała do garażu od razu z całego HP. 13 strzałów oddanych, 7 trafień, 6 spleszy, 7 wrogów uszkodzonych, 5 zniszczonych, przejechane troszkę, 0,70. Co jeszcze? Tylko 750 po asyście, czyli tam tej esetce zerwał gąski i udało się dzięki temu 7,5 stówki nabić sojusznikom po asyście Ahmeda. 82 tysiące zarobku, 38 na czysto i do tego 1951 expa z premką. Tak naprawdę jeśli chodzi o exp bazowy, to naprawdę bardzo wysoki. Tutaj każdą misję, wydaje mi się, nawet mógłby zrobić może i na obiekta 260, bo naprawdę bardzo wysoki damage. Dużo fragów i bardzo, bardzo wysoki exp, nawet zobaczcie, ponad 400 wyższy od naszego obiekta, który zrobił 2,5 tysiąca uszkodzeń i jeszcze 2,354 po asyście, także no niedościgniony w tej walce Ahmed i jego uszkodzenia oraz punkt oświadczenia. Także jeśli Wam się bitwa podobała, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, to była pierwsza bitwa z serii dwóch, które pokazuję, które dostałem od graczy z Łajmi, druga również na F-fale 3805, już na innej mapie, ale z przebiegiem o wiele bardziej dramatycznym, bardziej wyciągana i nawet większymi punktami uszkodzeń. Także myślę, że powinna Wam się spodobać. Na razie to tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć!